Cześć, nazywam się Janek, a to jest moja historia. Trwając przez cały czas w Słowie Bożym i w relacji ścisłej z Bogiem, w duchu i w prawdzie, oddając Bogu cześć, tak jak powiedział Jezus, w nieustannej pewności, radości, miłości wynikającej ze zbawienia, którą mamy w Jezusie, w to, że cała Ewangelia stała się rzeczywistością mojego życia i Jezus cały czas do mnie mówi i objawia mi prawdę, uzdrawia chorych i dotyka ludzi, ja w tej rzeczywistości powiedziałem: Panie, idziemy dalej i chciałem znaleźć jakąś pracę. Wiedziałem już, że do seminarium nie wracam, że do studiów daleko, więc że pójdę pracować, bo chcę. I był taki pomysł, żebym wszedł gdzieś do pracy w jakimś DPS-ie gdzieś tutaj niedaleko, ale oni chcieli tam otwierać mi jakiś roczny staż, żebym ja się uwiązał i tak dalej, a ja tego nie chciałem, bo wiedziałem, że to nie jest dla mnie. I po prostu pewnego dnia usiadłem sobie na kanapie i zacząłem rozmawiać o tym z Bogiem. I wtedy Bóg mi powiedział: Janek, słuchaj, ty masz papiery na basen, weź złóż na basen te wszystkie rzeczy. Mówię, no i dobra. Napisałem maile na basen i pojechałem do Wrocławia. Wtedy była ta wojna i dalej jest ta wojna, ale jak wszyscy siedzą i oglądają, wojna straszne, to ja nawet nie oglądam tej telewizji, tylko po prostu zebraliśmy się z chłopakami i pojechaliśmy do Wrocławia pomagać uchodźcom, którzy przyjeżdżali. I tam też głosiłem Ewangelię, chodziłem z torbą medyczną, w ogóle było superancko. Głosiłem Chrystusa, którym jestem, bo On we mnie jest. Jestem Jego ciałem, normalnie czat jest. Żywy Bóg, żywa relacja z Panem Jezusem, to jest wszystko. I kiedy ja wróciłem do domu, położyłem się spać, nagle zadzwonił telefon. No i ze Świebodzi dzwonią, że mam Pan pracę, że super i tak dalej. No i się zebrałem, fajnie, podobało mi się. Pomogłem też w międzyczasie tutaj właśnie zrobić to harcerstwo. I poszedłem do pracy. No a w pracy ja od razu na wejście zacząłem głosić wszystkim Ewangelię. Po prostu. Będąc tym ratownikiem, przyszedłem, zacząłem poznawać ludzi, opowiadać im o Chrystusie, co On zrobił w moim życiu. W tym czasie chodziłem po basenie, modliłem się za chorych, Bóg mi dawał słowa wiedzy, pływała na przykład sobie pani w wodzie. Zobaczcie, jakie to jest świetne! Pływała sobie pani w wodzie, a ja siedzę, modlę się i nagle Duch Święty mi mówi: zapytaj tą panią o dzieci. A ja mówię: dobra. No i podszedłem do tej pani, mówię: przepraszam panią, czy ma pani może jakiś kłopot? Wydaje mi się, że mam zapytać panią o dzieci. A pani tak otworzyła oczy i mówi: no moim największym problemem, jaki mam, to jest to, że moja córka, 8-letnia, ma raka mózgu. No i ona jest w wodzie, ja jestem na brzegu, stoję i patrzę. I zaczęłem jej głosić Ewangelię o tym, że Jezus ją kocha, że On z nią jest, żeby mu uwierzyła, że naprawdę On jest z panią w każdej trudnej sytuacji. Pomodliłem się z nią za jej dziecko i ta pani wyszła z tego basenu zupełnie inna niż wcześniej. Miała miejsce taka sytuacja. Siedzę sobie na tym tronie i pilnuję, tam to krzesło ratownicze takie śmieszne jest, i pilnuję, i nagle idzie koleżanka mojej mamy, która, to była chyba niedziela palmowa, i ona mówi: ja nie poszłam do kościoła i ten, tak mi smutno, bo tutaj ma jakieś trudne sytuacje w życiu, a jej mówię: słuchaj, Jezus Cię kocha, On tu z Tobą jest, On w Tobie mieszka. Opowiedziałem jej całą Ewangelię o tym, dlaczego Jezus umarł na krzyżu, że jesteś warta Jego krwi, że On chce mieć z Tobą relację, że On przemieni Twoje życie. I zacząłem się za nią modlić, pomodliłem się za jej plecy, bo plecy ją bolały, i ona poszła potem na saunę i wróciła do domu. A ja potem wracam do domu i nagle mama mówi, że dzwoniła do niej koleżanka. Ale nie ta, która była na basenie, tylko jeszcze koleżanka tej koleżanki. I mówi, że spotkała Boga na basenie. Przeze mnie. I ja normalnie siedzę i mówię: mamo, wszystko to, co ci mówię, jest prawdą. I tak było przez cały czas. Chodziłem, modliłem się za ludzi, głosiłem słowo ratownikom. Niektórzy ratownicy, słuchać, zaczynali Biblii na basenie. Mieliśmy rozmowy, całe dyżury rozmawiałem z Irkiem o Jezusie. Po 8 godzin, normalnie bez przerwy. I cały czas pracowałem najlepiej, jak potrafiłem, bo Jezus we mnie pracował. I ta praca sprawiała mi ogromną radość. Jeździłem na rowerze, tu mogłem się dzielić. Rozmawiałem z przyjaciółmi, poznaliśmy się, mieliśmy bardzo fajną relację, super czas. I
Pewnego dnia idę sobie i nagle idzie pani kasjerka do góry po schodach. I ja podchodzę do niej i mówię: przepraszam panią, co się dzieje? Jak się pani dzisiaj czuje? A pani do mnie: ja beznadziejnie, w ogóle ciągle ta praca, już mam dosyć tego wszystkiego, już ciągle jestem zmęczona, a tak w ogóle to mnie tu boli, jakbym miała jakąś przepuchlinę, cały czas się boję, że to jakaś przepuchlina, jest mi źle i w ogóle masakra. A ja podszedłem i: przepraszam panią, czy ja się mogę za panią pomodlić? A ona powiedziała: no dobra. Chwyciłem ją za rękę i zacząłem się za nią modlić. I popatrzyłem jej w oczy i powiedziałem: niech pani sprawdzi, czy panią teraz boli. A ona popatrzyła: nie boli mnie. A bolało panią przed chwilą? A ona mówi: tak, i to bardzo, czułam to bardzo mocno. I ja zacząłem głosić Ewangelię tam na kasie. Normalnie opowiedziałem pani Ewangelię, drugiej pani na kasie też. Pani sprzątająca tam też mówi: o, ja słucham tego chłopaka. I głosiłem po prostu prawdę wszystkim i wszędzie. I potem minęło kilka dni. Ja widziałem się z tą panią i pewnego dnia idę, a ta pani do mnie mówi: Janek, daj mi się dotknąć. A ja mówię: nie, proszę pani, to nie ja, to Jezus panią bardzo kocha i on panią uzdrowił. I ona mówi tak: codziennie rano wstawałam, myśląc, że ten ból po prostu wróci, że będzie mnie bolało dalej. A ten ból nie wrócił. I ja zaczęłam jej głosić Ewangelię, a ta pani zaczynała czytać Biblię w przerwach w pracy. Rozumiecie to? Kobieta w przerwach w pracy siedzi i czyta Biblię między klientami. To było niesamowite. I tak Jezus pragnie się przez nas poruszać, przez każdego z nas. On nas kocha. Jezus nigdy nikomu nie kazał budować żadnych kościołów. Nigdy nikomu nie kazał mówić takich i takich modlitw. Jezus wprowadził nas w czystą i prawdziwą relację z Bogiem. A chrześcijaństwo to nie jest droga do nieba któregoś dnia. To jest droga do Ojca. Jezus jest drogą do Ojca. I On sprawił, że całe to niebo zamieszkało w nas. Byśmy my dzisiaj byli świadkami Chrystusa, radością Chrystusa, miłością Chrystusa. I to wszystko dzieje się w tobie ponadnaturalnie, kiedy ty zrozumiesz to, co jest tu napisane. Kiedy ty otworzysz Biblię i przeczytasz ją tak, jak ona brzmi, to się wtedy tutaj dzieje. To jest miłość Boża. On nam zostawił siebie w Słowie. Słowo Boże jest duchem i jest życiem. I ty potrzebujesz tylko Chrystusa. Nie potrzebujesz żadnego uzewnętrznienia, nie potrzebujesz żadnego obrazka, żadnego sakramentu, żadnego niczego. Potrzebujesz tylko Jego, bo Chrystus w tobie jest nadzieją chwały i nie ma nic większego niż to, że Jezus zamieszkał w tobie. Nie ma i nigdy nie będzie, bo On ciebie umiłował do końca. I potem ja pracowałem tam 3 miesiące. I tak pod koniec mojej pracy widziałem, że zmienia się coś dalej, że idzie coś nowego, coś niesamowitego. I kiedy ja sobie siedziałem w domu, a miałem na basenie jeszcze takich dużo sytuacji, siedziałem i na przykład Jezus mi pokazał, że całe moje życie szukałem tak naprawdę siebie. I zacząłem ryczeć, po prostu. A Jezus mi powiedział: Janek, patrz, teraz patrz na mnie, idź za mną. I On mi pokazywał niesamowicie, jak żyć według ducha, gdzie jest, cały czas mi to pokazuje. Kiedy on do nas mówi, a kiedy mówi przeciwnik, albo kiedy to jest głos, który jest egoizmem. Nauczył mnie rozeznawać duchy, nauczył mnie iść dalej. Po prostu my w Chrystusie mamy wszystko, i teraz chodzi o to, żeby to z nas wypływało na zewnątrz, do ludzi. A dzieje się to, kiedy my trwamy z nim w relacji, bo wtedy on z nas wypływa, bo on nas. W nas mieszka i kiedy my się o tym dowiadujemy i czytamy o tym, bo to jest tu napisane, to zaczynamy w to wierzyć Jego wiarą. No i w ogóle widziałem, że się wszystko zmienia w moim życiu i widziałem, że Bóg chce mnie wprowadzać dalej w dojrzałość, która postępuje we wszystkim. Zbliżały się też studia, ja nie kontynuowałem pracy, bo chciałem zabrać harcerzy moich na obóz. I zobaczyłem to, że Jezus chce mnie wprowadzić dalej w dojrzałość poprzez to, że mam się wyprowadzić z domu.
że mam studiować zaocznie, że mam iść do pracy. I wtedy otworzyły się drzwi i mój kolega zaczął się przeprowadzać z Legnicy. Okazało się, że tam jest mieszkanie. Ja z nim zagadałem, widziałem Boże prowadzenie, Boże przekonanie w tym wszystkim, ogromną radość. No i teraz będę się przeprowadzał we wrześniu tam do Legnicy, gdzie będę mógł być z chrześcijanami, gdzie będę mógł razem z nimi głosić Ewangelię, wzrastać w Chrystusie, cieszyć się prostotą Jego miłości. Pełnią przemianą życia, którą on nam zaoferował, którą nam dał, i będę głosił go na maksa. Nic mnie nie zatrzyma, nic mnie nie zahamuje, nic mnie nie powstrzyma przed tym, żeby wam ogłosić Chrystusa wszędzie. Czy to będzie sklep, czy dom, czy boisko, czy AWF, czy praca, ja wszędzie głoszę Chrystusa, wszędzie modlę się za chorych, wszędzie będę to robił i w imieniu Jezusa Chrystusa nic mnie nie powstrzyma, bo we mnie mieszka Jezus i On sam przeze mnie to czyni. I nagrywam to dla was, żebyście wy zrozumieli, że chrześcijaństwo jest czymś zupełnie innym niż to, w czym my się wychowywaliśmy. Chrześcijaństwo jest prawdziwą relacją z Jezusem, a On jest prawdziwy, On jest niesamowity, jest fantastyczny, jest cudowny. Jezus jest zupełnie inny niż to wszystko, niż te rekolekcje, na które nam kazali chodzić w szkole, i tak dalej, i tak dalej. Religia jest tu, a Jezus jest tu, a to nie ma nic wspólnego z Jezusem. Jezus jest Panem. I jeszcze kończąc, pojechałem w lipcu na obóz harcerski z moimi harcerzami i to było niesamowite, bo ja tam po prostu byłem, głosiłem Chrystusa, brałem każdą najtrudniejszą pracę i kochałem ich. I przyszedł do mnie na przykład jeden harcerz i mówi: Janek, słuchaj, ty, ja cię znam przez całe życie. Ty jakiś zupełnie inny jesteś. Jak to się stało, że to się w tobie zmieniło? A ja mu Ewangelia. Jezus jest Panem, On mnie zmienił. Wejdź z Nim w relację, Słowo Boże. Otwórz Biblię i posiedź z Bogiem. Przestań w końcu coś robić, a zacznij słuchać Pana, aby On ciebie przemienił i potem poprowadził cię w życiu. Byś zaczął myśleć tak jak Jezus, a nie tak jak ten świat. W seminarium wszystko było ubrane pod pozorem Jezusa, ale tak naprawdę tam funkcjonowało takie samo myślenie jak w świecie. Hierarchia, kasa, społeczność, zdobywanie i tak dalej, i tak dalej. A Jezus powiedział jasno w słowie: chłopaki, do apostołów, nie tak będzie między wami. Chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo jest relacją z żywym Bogiem. W duchu i w prawdzie. To jest chrześcijaństwo. Ono jest fenomenalne i fantastycznie wspaniałe. No i byłem na tym obozie i widziałem, jak Bóg porusza się przeze mnie. Jak chłopcy przychodzą, zaczynają zadawać pytania, zaczynają płakać. Jak przychodzi Duch Święty, jak im pomaga, jak ich dotyka. Widziałem to wszystko bardzo niesamowicie i o tym zaświadczam. Przeżyliśmy również wiele niesamowitych przygód i w ogóle czat. I to było wspaniałe. Również w całej Polsce udało mi się, skontaktowałem się dzięki Duchowi Świętemu z chrześcijanami takimi młodymi. Mamy taki kościół młodzieżowy z całej Polski. Spotykamy się, zjeżdżamy, przyjeżdżamy. Razem spotykamy się na online'ach w internecie. Po prostu modlimy się razem i głosimy Chrystusa i pozwalamy się Jemu prowadzić. I to jest niesamowite, bo ratujemy młodych ludzi z ciemności, wyciągamy ich z masakry, narkomanii, jakichś trudnych rzeczy. I wielu kolegów, których teraz mam, to właśnie Bóg ich wyciągnął z przestępczości, z narkomanii, z używek, z okultyzmu. I normalnie to są takie relacje, tam jest taka miłość, jest takie duchowe, Boże prowadzenie, że we wszystkim się wszystko zazębia. To wszystko prowadzi Bóg. My nic nie wymyślamy sami z siebie. Modlimy się, a On sam nam objawia wszystko, co robić dalej. I razem biegniemy z Chrystusem i żyjemy w Chrystusie. I to jest po prostu życie chrześcijanina. Cuda, uzdrowienia. To jest codzienność chrześcijanina. To jest codzienność życia w Chrystusie. I o tym wszystkim mówi Jezus tu. I ja w to uwierzyłem i ta prawda całkowicie zmieniła moje życie. I teraz, kończąc już,
bo dochodzimy do miejsca, w którym jestem obecnie. Jezus was bardzo kocha. Jeżeli moi przyjaciele dotrwali do tego momentu i oglądali ten film wszyscy, to chcę wam powiedzieć, że on jest naprawdę wspaniały, jest godny wiary i on umarł za was na krzyżu i zdefiniował wasze życie przez swoją krew. Jesteście warci krwi Boga. Bóg nie patrzy na was jak na marnych grzeszników i Bóg nie posłał Jezusa Chrystusa, bo byliśmy wszyscy grzesznikami. Bóg posłał Chrystusa dlatego, że On nas umiłował do końca, że On nas ukochał, aby przyprowadzić zagubione dzieci z powrotem do domu. I to jest Bóg, to jest Jezus. Jeżeli będę mógł wam w czymkolwiek pomóc, to zawsze wam pomogę, ale weźcie słowo i przeczytajcie, co jest tu napisane, i uwierzcie w to. Bo to jest prawdziwe i normalne chrześcijaństwo. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa ja Ci dziękuję za to, że mogłem nagrać to wszystko. Ja Ci dziękuję, że to nagranie zmienia ludzkie życie. Dziękuję Ci, że rozpalasz teraz w sercach ludzi pragnienie bycia z Tobą i poznawania Ciebie. Dziękuję Ci, że Ty nie masz względu na osoby ani na powierzchowność. Ty patrzysz na serce człowieka i dziękuję Ci, że w tych sercach, które tego słuchają, Ty, Panie Jezu, znajdujesz odpowiedź i możesz w nie wejść, by objawić im to wszystko, co objawiłeś mi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia, kochani, bo będziemy się słyszeć i to dużo. Jo.